Lublinie była bieda i poszłam z nimi razem z całą rodziną kiedyś na targ, i żeby kupić coś u chłopów. A na targu zrobili obławę i brali na roboty do Niemiec. Młodzież do roboty do Niemiec. Nagle się znalazłyśmy naokoło żandarmy, całą tą grupę młodych otoczyło. Nie moją siostrę wzięli, tylko mnie wzięli, ani drugiej siostry, ani nikogo tak starszego, tylko samą młodzież i na roboty do Niemiec. No więc wtedy moja siostra, ta Mietka, wykupiła mnie od żandarma za dzbanek śmietany. No i wyszarpnął mnie, ten wziął dzbanek i poszedł. No i także był pierwszy raz, zostałam w ten sposób wykupiona. No i powiedzieli mi, że już nie można chodzić do nigdzie się nie można pokazać na ulicy. W związku z tym przyszła do mnie jednego razu koleżanka i powiedziała, a to wszystko już były na słuchy, co się dzieje specjalnie. Chodzili tam starszyzna słuchać Radia Wolna Europa, słuchać z Anglii, co mówią. No więc Anglia powiedziała, że trzeba się uczyć. Młodzież ma się uczyć tajnie. Więc stanęła mi na baczność i powiedziała mi w progu tak, masz rozkaz z Londynu przysłany, że masz się uczyć. Ponieważ wszyscy nauczyciele i księża z tego hełma byli zaaresztowani i siedzieli na zamku, w związku z tym zostali studenci przedwojenni. Do mnie przychodziła prawniczka i mnie uczyła, z nią zrobiłam trzecią klasę gimnazjalną. Wszystkie przedmioty. Jak to prawniczka dusiła, wszystko tak, a nie inaczej. Musiałam za polskie rozmaite zadania uzasadnić, że i tak dalej. Najciekawsze z tego, że ta sama koleżanka, Stefa Miller, miała niemieckie nazwisko. Ich prześladowali, tych wszystkich Millerów, bo uważali, że to są zdrajcy, bo powinni być Niemcami. Ta Stefa Miller przyszła i powiedziała, tutaj masz przekaz na paczkę, którą możesz wysłać dla naszych jeńców. Społeczeństwo tej właśnie generalnej guberni wzięło nad nimi patronat i ja dostałam takiego Bronka, jednego pana podporucznika Bronka i mi wręczyli, posyłałam te paczki. On się od razu w 40 roku pyta, czy ja się uczę, więc ja odpowiedziałam, uczę się. A następnym w tym, a czy się uczę sama, czy ten. Więc odpisałam mu znowu, bo już wtedy byłam w wyższej klasie, napisałam, przerabiam deklinację i uczę się tangensów. Jak ta społeczność polska w czasie wojny była zorganizowana.